Witajcie, moim gościem dzisiaj jest Krystian Wilczak, Krycha. Co tu mogę więcej powiedzieć? Na pewno tą postać znacie, jest bardzo popularna i udało się nam spotkać, żeby porozmawiać na różne tematy. Ja się trochę przygotowałem. Cześć Krystian. Cześć. Piszę pytanie tak z bomby od razu, na gorąco. Bardzo mnie to interesuje i nawet nie wiem, skąd się wziął konflikt twój z Don Cassio Cassiuszem Życińskim? A, wiedziałem, że to zapytasz. Słuchaj, wiesz co, to było tak, że oni tam, był ten, emisja tego programu, jak on tam z Dawidem Ambrem tam się pobili w programie i tak dalej, później on trafił do tego filmu, a ja się wypowiedziałem na Instagramie, że odnośnie jego zachowania i tak dalej. No i tam rzuciłem kilka słów takich ostrych, no i od tamtej pory tak się zaczął ten konflikt. A teraz pytanie odnośnie właśnie tego konfliktu. Skoro już ten konflikt jest, on się bardzo długo ciągnie i za każdym razem, kiedy Cassiusz się wypowiada, to krytycznie na twojej sobie. I jeżeli... No, proszę, proszę. To znaczy, wiesz co, ja zauważyłem, że po prostu nie ma co się obrzucać gównem w internecie, bo z jego armią, z armią tych dzieci nie wygrasz po prostu, którzy, że tak powiem, tego upośledzonego Downa wspierają, więc... Ja już się z tym pogodziłem i to wiesz, dla mnie ta osoba to no jest, ale tak jakby jej nie było tak naprawdę. Mam z nim jakiś konflikt, ale nie podchodzę do tego emocjonalnie, mam na to naprawdę wywalone. A zawalczyłbyś z Don Cassio? Zawalczyłbym. Jak widzisz swoje szanse w tej walce? Myślę, że on by chciał tylko formułę boksu. Jedyne co dałoby radę wynegocjować to K1, bo na pewno on się na MMA nie zgodził, bo wie, że przegra, nie? Czyli zdecydowanie w MMA jesteś od Cassiusza Życińskiego lepszy. Na pewno. A jak długo trenujesz? Generalnie już w swoim całym życiu tak... To znaczy, wiesz co, ja zacząłem trenować od tej... No, na tej MMA 1 zawalczyłem z Kenem, z Hubertem Korczakiem. No wtedy nie trenowałem, nic nie umiałem, nie umiałem trzymać gardy. W efekcie końcowym tej walki skutki były takie, że miałem połamane oczodu, czaszkę. Wszystkie zatoki, ściany boczne, no tutaj kompletnie miałem zmasakrowaną tą część twarzy od jednego uderzenia. Miałem 4 miesiące przerwy, bo miałem też takie problemy właśnie z ciśnieniem wewnątrztoszkowym i tak dalej. Miałem czasami takie problemy nawet, że gdy kichłem, to naprawdę było to, kurde, kichnięcie było tak niebezpieczne dla mnie. No i po 4 miesiącach tak naprawdę 30 czerwca był Fame, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, w październiku 2018 roku zacząłem trenować. Na jednym ze swoich wywiadów, zdaje się, że po tej walce, która została odwołana, wypowiedziałeś się, to było w sierpień, wrześniu, że będziesz miał, musiał mieć minimum pół roku przerwy. Teraz mamy grudzień. Tak. A z tego co wiem, to już coś tam wracasz, tak? Tak, zgadza się. No i właśnie no, dzisiaj byłem na konsultacji ostatniej u doktora, u swojego, kurde, jednego z najlepszych ortopedów, myślę, w tym kraju, Pawła Kaczorowskiego. To możecie uderzać do tego pana, jeżeli macie problemy jakiekolwiek z kolanami, nogami, kostkami, więzadłami w ogóle. To jest, kurde, cudotwórca. No i też tak naprawdę powiem ci szczerze, że ja w momencie, kiedy doznałem tego urazu, tego wypadku, tak naprawdę cała noga, no pierwszego dnia miałem RTG, USG, następnego dnia rezonans i każdy lekarz mi powiedział, no pół roku co najmniej rekonwalescencji, a zanim wrócisz do sportu, to co najmniej myślę 8 do 9 miesięcy, to zależy jak szybko to wszystko się potoczy, no ale... Nie szczędziłem też pieniędzy na tą nogę, no i udało się tak, że no minęły 4 miesiące i jak widzisz, no wracam do treningów i po nowym roku będę walczył. A po nowym roku, czyli co, po nowym roku jesteś gotowy do walki już na sobie? W grudniu już myślę, że w połowie grudnia, czyli tak naprawdę już za jakieś 2-3 tygodnie już będę robił mocne jednostki treningowe. No super, super. Odbijamy trochę od tematu. Na pewno słyszałeś, bo to chyba wszyscy słyszeli o sytuacji, która się wydarzyła na ostatniej gali filmu odnośnie pana Marcina Najmana i zachowania wobec Cassiusza Życińskiego. Ja wiem, że Cassiusza nie lubisz, ale śmiałbym się powiedzieć, co sądzisz o tej sytuacji, o zachowaniu Najmana, czy też Don Cassia, bo nie wiem, kto tutaj twoim zdaniem będzie
To znaczy, powiem Ci tak, uważam, że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca odnośnie Neymana i jego trenera. W ogóle to wszystko, co tam się działo, nie powinno mieć miejsca. W oktagonie są zakazane rozmowy pomiędzy zawodnikami, komunikowanie się jakiekolwiek. Nie wiem, czy to, że Cassius się z niego śmiał i krzyczał do niego, że jego ciosy nic mu nie robią, tak go zdenerwowały, że po prostu wyszedł z siebie, nie wiem. Zachowali się, jak się zachowali. Mogę tylko powiedzieć, że to się nie powinno wydarzyć, bo to było żenujące i nie na miejscu. I tylko taki komentarz do tego zostawiam. Dzięki. Okej. Okay. Jest teraz taka propozycja ze strony Marcina Neymana, żeby zobaczył z Szymonem Wrześniem, Taxi Zotuwa. Tak, słyszałem. Co sądzisz, żeby taka walka powstała? Oczywiście to chodzi o walkę na gali, którą ma stworzyć Neyman. Widzisz to w jakikolwiek sposób? Co byś zrobił na miejscu, na przykład Taxi Zotuwy? Podjąłbyś taką rywalizację? Powiem Ci szczerze, że nie wiem. To znaczy, z jednej strony, dlaczego miałby być źle kojarzony? Z drugiej strony, tam bardzo wiele ludzi skomentowało post Taxi Zotuwy, żeby tego nie robił. Powiem Ci szczerze, że nie wiem, jak bym się zachował i też nie chcę się do tego odnosić. Lubię Złotówę, spoko chłop, trenuje cały czas, zawzięty, kurde, naprawdę jest, byłem z nim na obozie w Wałczu. Naprawdę, kurde, zawzięty chłop, przemienił swoje życie całkowicie, od grubasa tak naprawdę stał się sportowcem. Jeżeli on uważa, że to będzie słuszne, jakieś na pewno będzie miał z tego honorarium, jakieś wynagrodzenie, to też dla niego jest, że tak powiem, jakieś źródło utrzymania, więc dlaczego nie? To, że ktoś mu pisze, żeby tego nie robił, jeden z drugim czy trzecim, to jeden z drugim czy trzecim mu nie da tak naprawdę. Do garka mu nic nie włoży, więc to są tylko i wyłącznie jego indywidualne jakieś decyzje, więc jeżeli on uważa, że jak najbardziej, to niech się bije. Dlaczego nie? Kasus zaproponował Ci, żebyś zawalczył z jego przyjacielem, czy też kumplem Saszą, który się pojawia często na jego transmisjach na żywo. I co Ty byś walczył o tej walce proponowanej? Zawalczyłbyś z tym kolegą Kasiusza? Tak, Ci to mogę pokazać. No bo z tego co wiem, to Ty publicznie się wypowiadałeś, że tak nie za bardzo byś chciał walczyć z osobą, Nie za bardzo bym chciał walczyć z osobą od Kasiusza, no bo to jest oblewanie się gównem w internecie z jego strony. No bo wiesz, ja jeżeli jestem zaczepiony, to ja się wypowiem, nie? Ale na przykład ja swoich obserwatorów nie proszę o to, żeby wchodzili do niego, wyzywali go, wiesz. Wiem, że to będzie po prostu mocna wojna i kurczę, chciałem tego uniknąć, ale skoro tak, ja się zgodziłem, nie mogę powiedzieć, nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, czy dostałem propozycję, czy nie, jestem chętny na tą walkę jak najbardziej. Czyli chcesz zawalczyć z Saszą i kolegą Dorcasia. Bo też trzeba powiedzieć o tym, że on w ogóle nie trenuje żadnych sportów walki uderzanych. Nie, no co oni tam pierdzielą, trenuję. Od kiedy tam przychodzi, widziałem, że trenuje, coś tam puka, także... Czyli to generalnie informacja jest fałszywa, że nie trenuje. Nie, no coś tam trenował już, na niejednej relacji widziałem. To znaczy ja Kasiusza nie obserwuję, ani tego Saszy, ale Damiana Majewskiego obserwuję, gdzieś tam skądś kojarzę. I tam, nie wiem czy u niego, czy, ale gdzieś na pewno widziałem, że coś tam robił w stolicy. A oprócz tego, że trenujesz, to co ty robisz na co dzień? Czym się zajmujesz? Z czego ty żyjesz w ogóle? Wiesz co, wcześniej, w ogóle moja historia to jest skomplikowana. Miałem kilka działalności, prowadziłem firmę. Od kiedy poszedłem do fejmu, czyli od 2 lat. Na początku jeszcze pracowałem, przyuczałem się po szkole jako spedytor na logistyce. Przeprowadzając się do Poznania jeszcze byłem na takim etapie, że to było właśnie po fejmie jedynce, po tym całym urazie głowy, jak już mogłem trenować, przeniosłem się do Poznania i zacząłem pracować jako spedytor logistyk u znajomego w firmie.
Zresztą, chyba mogę powiedzieć. Śmiało. U Rafała, który jest też właścicielem Fejmu, nie? No, pracowałem tam jako spedytor logistyk. No i po pewnym czasie, gdy zaczęło już być tak, że naprawdę zaczęło być dobrze, gdzieś tam miałem tych sponsorów, prowadziłem też w wolnym czasie jakieś treningi, do tego doszły te walki, więc zrezygnowałem z tej pracy, nie? A teraz na tym etapie, no to jak najbardziej właśnie zacznę coś robić, bo no 18 tygodni leżałem, kompletnie nie mogłem nic robić i szczerze ci powiem, że to jeżeli nawet nie mogę ciężko trenować, to muszę się czymś zająć. No a teraz wracam raz do treningów, na razie przez jeszcze 2 tygodnie, 1 dziennie, a później mam nadzieję już po świętach przycisnę tak dosyć mocno, końcówkę grudnia i cały styczeń, no i początek lutego. No ale też chcę zająć się jakąś pracą, nie wiem czy będę pomagał tacie w firmie, czy odwieszę działalność, nie wiem jak to wszystko będzie wyglądało, na razie muszę sobie to poukładać jak najszybciej, bo tak naprawdę kurde, dopiero niedawno zacząłem chodzić, nie? Więc też nie myślałem o tym, ja byłem skupiony na tym, że miałem mieć walkę, miałem tam jakichś sponsorów, no w czasie pandemii to była lipa, bo było wszystko pozamykane, więc tak naprawdę to pomagałem też tacie. No. Ale jeszcze teraz, masz pole manewru, także... No mam pole manewru, na pewno zacznę też robić YouTube'a teraz. No właśnie, coś wspominałeś, że... O tym właśnie rozmawialiśmy zanim, bo włączyłeś nagrywanie. Zacznę na pewno robić tego YouTube'a, coś ciekawego, coś śmiesznego, coś downowatego. Także jak macie ochotę, to wbijajcie do Krystiana na kanał. Tak. Zmieniłem specjalnie dla was nazwę, zmieniłem wszystkich moich wiernych fanów na Krycha UFC. Także... Właśnie co jest z tym UFC? No ja nie wiem, ty chciałbyś walczyć w UFC, czy ktoś cię tam przypiął? Nie, wiesz co, to kiedyś ktoś powiedział, ale ci pokażę, żeby nie było, że jestem niesłowny. Mój kanał, Krycha UFC. No rzeczywiście. To znaczy, wiesz co, kiedyś gdzieś tam ktoś to rzucił i tak to zostało i fala komentarzy w internecie spłynęła, no i kurczę, jak wpiszesz Krycha UFC, to tak naprawdę już stoczyłem walkę z McGregorem, z Khabibem i wiele inscenizacji jest na YouTube moich walk, więc... Rozumiem. Pytanie jeszcze odnośnie zawodnika twojego przyszłego, oprócz Saszy, na którego się zgodziłeś, czy też Don Cassia, czy masz kogoś, z kim byś chciał zawalczyć, albo może jaki masz konflikt, albo osoba, która nie wiem, jest podobna do ciebie postury, że fajna by była walka widowiskowa? Nie mam takiej osoby, wiesz? Jedyne co, no nie chciałbym się bić z jakimiś tam swoimi dobrymi kolegami, ale nie mam takiej osoby. Myślę, że tutaj Fame MMA do 80 kg jest naprawdę dużo osób, jest i kurde, Sobota, Polak, Wiewiór, Filipek, Ryba, Amadeusz, chociaż z Amadeuszem to tam też nie chciałbym się bić. Z Gano, no to nie zawalczył, bo to jest mój kolega klubowy. No naprawdę jest szereg osób, z którymi można się bić, ale wolałbym właśnie rozwiązywać takie konflikty, nie? Wyjaśnić tego Saszę tam, od tego Kasiusza, żeby w końcu się zamknął. No, ale jeżeli bardziej bym wolał wyjaśniać konflikty. Jeżeli wygrałbyś z Saszą, to rozumiem, że to jest jakiś eliminacji do Don Cassia? Nie wiem, on tam krzyczy, że to jest Team Króla, więc jeżeli to jest Team Króla, no to zapraszam. Mhm. Grzegorz Szulakowski, zawodnik KSW, wypowiedział się, że ze chęcią by zawalczył z Normanem. Norman to jest twój kolega, prawda? Tak. Znalazł go lepiej niż ja. Jak byś widział szansę Normana w tej walce z Szulakowskim Grzegorzem? Wiesz co, a kiedy on się tak wypowiadał? Wczoraj na transmisji na Instagramie. Myślę, że to jest realna walka, tylko że kurczę, ja z jednej strony nie rozumiem tego fenomenu, nie? Że dlaczego Szuli, będąc w KSW, on zawsze dostaje kurwa mocnych zawodników. Zauważyłeś to? Musajew przegrał. Przed Musajewem, z kim on walczył, patrz, zapomniałem, ale on zawsze brał, tak jak do Gamrota i tak dalej, on zawsze brał, nie jestem pewien, czy wszystkie walki z doskoku,
Ale kurde, dlaczego mu nie dadzą jakiegoś placka, nie? Tylko zawsze w ostry ogień go, wiesz, o co chodzi. No, Norman ostatnią walkę przegrał. Ciężko jest... Ja też nie chcę się wypowiadać, żeby mnie zaraz w internecie nie zjedli, kurde. Ale no myślę, że jakieś szanse na pewno ma. Też nie możemy patrzeć. Tak. No myślę, nie możemy też patrzeć przez pryzmat ostatniej walki Normana, no bo nie oszukujmy się, wiemy, że porównując jego ostatnią walkę z Gamrotem do walki z Wrzoskiem, to w ogóle był Norman na poziomie w ogóle bez przygotowań w walce z Gamrotem, a Norman w walce z Wrzoskiem, no to było wszystko. I kondycja, i reakcja, i naprawdę było wszystko, i praca, a w walce z Gamrotem, no to nie oszukujmy się, ale kurde, nie było nic. Porównując dyspozycję walki z Wrzoskiem do walki z Gamrotem, no to dyspozycja Normana to była normalnie minus 100. Więc nie można patrzeć z perspektywy jego ostatniej walki, ale myślę, że po normalnym obozie przygotowawczym, no to bardziej bym tutaj stawiał na Normana, aczkolwiek Shuli ma dobre zapasy, tylko że nie na tyle dobre, no widziałeś, Gamrot nie mógł sprowadzić Normana, nie? Norman naprawdę ma kurewsko dobre te zapasy i ciężko jest go obalić. W stójce lubi się bić, ma szczelną gardę. Zobaczyłbym tą walkę, jak najbardziej bym zobaczył, ale jeżeli miałbym stawiać siano, to postawiłbym na Normana siano, nie? Jeżeli miałbym typować tą walkę. Okej, pytania przygotowane skończyły. A jeszcze pytanie, a gdyby była walka Grzegorza Szulakowskiego z Pawłem Tybórskim? A to nie jest w ogóle ta kategoria walkowa? No nie jest, ale generalnie Grzegorz Szulakowski też mówił o Pawle Tybórskim, dlatego poruszam ten temat. Ale dlaczego on mówił o Pawle Tybórskim? Nie, bardzo nie lubi. Mówi, że najbardziej zgrali fejmerowanie lubi Pawła Tybórskiego. Aha, to ja widzisz, to ja nie jestem na bieżąco w ogóle. Nie ja wygrałem. Zawsze jestem na bieżąco. To znaczy, ja Tybórskich lubię. To są fajne chłopaki. Kurde, mimo ich przeszłości, historii, że są z domu dziecka, to są naprawdę zajebiści goście, którzy dążą do celu i tam się nie pierdolą, wypowiadają się wprost o tym, co myślą, nie owijają w bawełnę, tak jak na przykład ja, i są szczerzy, są prości. Kurde, Szuliego też lubię. No to wiadomo, no, nie miałbym co stawiać na Pawła, no bo Szuli ma dużo większe doświadczenie i pięściarsko, i zapaśniczo, i parterowo, więc pewnie sprowadziłby walkę do parteru, chyba żeby się bili na zasadach jakiegoś samego boksu czy K1, nie wiem. On mówił, że w MMA by z nim zobaczył? Nie, nie mówił, żebym zobaczył, tylko powiedział, że bardzo go nie lubi. No. I gdzieś tam się na jakiejś transmisji powiedział, że mógłby, że jakby, nie, że coś było w wstępie o walce, ale nie chodziło o to, że on chce zawalczyć, tylko że Zubrady bardzo nie go lubi. Dlatego powiedziałem, że zapytałem się, co byś powiedział o takiej walce. No to bardziej, to na pewno wystawiał na Szuliego. Na Szuliego zdecydowanie. Tak. I miałem zapytać się jakieś pytanie, wiesz co, i przerwałeś i teraz już nie wiem, bomba, nie? Ale generalnie wydaje mi się, że to chciałem cię zapytać, to bardzo ważnego. O przeciwnikach mi powiedziałeś, więc nie wiem, może ty byś chciał, aha! Bardzo wiele osób wypowiadało się w internecie, że na twojej przegranej walce nie zagrała tylko i wyłącznie głowa. Jak to jest? Co twoim zdaniem najbardziej skolidowało to, że przegrałeś? Wiesz co, na pewno tak, to przede wszystkim głowa, stres i gdzieś tam jakaś taka depresja, której starałem się nie pokazywać. No jakieś takie problemy psychiczne moje prywatne, nie? Też życiowe, niepoukładane rzeczy niektóre. Wydaje mi się, że to był efektem tego, co się wydarzyło. Ponieważ no, w klatce byłem zupełnie nieobecny, jak mogłeś zobaczyć, nie wykonywałem żadnych poleceń. Kurczę, ja tak naprawdę staram się wrócić do tej walki i nie jestem w stanie sobie nic przypomnieć. Jedynie mogę wrócić do tego, co oglądałem, tę walkę, którą sobie obejrzałem po wykupieniu. Po powrocie do domu miałem przez tydzień dostęp, no to obejrzałem i to tylko tyle, co z tej walki pamiętałem. Chociaż i tak włączyłem ją dopiero kilka dni po, nie? Bo byłem na siebie taki wściekły, no ale wiesz, nie ma co się usprawiedliwiać, po prostu wyciągnąłem wnioski i wiem, czego mnie to nauczyło, co to wniosło, bardzo się cieszę, że się tak stało.
z takim casting, a nie na przykład, nie wiem, z kimś na wyższym poziomie sportowym, z większymi umiejętnościami, bo myślę, że mogłoby się to skończyć dla mnie źle. Nie uważam, no przegrałem, tak. Na punkty przegrałem w ostatniej rundzie, jakoś nie wiem, się obudziłem, obaliłem coś, ostatnią rundę na punkty wygrałem, ale pierwszą i drugą przeropałem, bo byłem kompletnie nieobecny. To też nie ma co się tłumaczyć za dużo. Przegrałem i tyle, ale jeżeli dostałbym szansę rewanżu, to uwierz mi, że bez trenowania nawet wziąłbym ją teraz już. I byś wygrał? No na pewno. Czyli pracujesz nad głową? No to znaczy, ta porażka pokazała mi, co się może wydarzyć, bo ja nie miałem kompletnego pojęcia, że mogę nie panować nad swoim ciałem, wiesz o co chodzi, że może mnie kompletnie odciąć, ten stres, te nerwy, to wszystko, ale powiem Ci taką ciekawostkę, że ta adrenalina, te nerwy, to wszystko w momencie, kiedy ja tam wyszedłem na prezentację zawodników, była tak wysoka, że wyjebało mnie kompletnie z energii. Wróciłem do szatni, robiłem rozgrzewkę na tarczach i już nie miałem siły. Nie miałem kompletnie, nie mogłem, nie miałem siły trzymać rąk, nie miałem siły uderzać, nie miałem siły sprowadzać. Miałem robić przepałkę, a ja byłem kompletnie bez sił. Wychodziłem do klatki, to tak naprawdę, kurczę, idąc tam już, miałem w sobie taką złość, bo wiedziałem, że po prostu nie będę, no, nie będę w stanie zawalczyć, nie? Wszedłem do klatki, po prostu mi odcięło. Byłem senny, zacząłem ziewać. Nie no, masakra. No ale wiesz, to przede wszystkim tylko i wyłącznie praca nad sobą, wyciągnięcie wniosków, dlaczego tak się stało, przez co tak się stało, co mogę zrobić, żeby już tak się nie stało. No i w tym momencie na przykład, gdyby doszło do takiej walki, no to wiesz, wszystkie myśli, które przychodzą do Twojej głowy, Ty nie możesz ich nie możesz nad nimi w ogóle ich rozważać, nie możesz nad nimi myśleć, musisz się eliminować, wywalać wszystko z głowy, co jest niezbędne i masz do obrania jeden cel. Twoim celem jest walka. Wszystko z głowy, co jest zbędne. Dokładnie, wszystko wywalasz z głowy, kompletnie. Twoim celem jest tylko walka i drobne cele, nie? Czyli praca, to co ustaliłeś, czyli praca bokserska, bicie tych kombinacji, które masz w głowie, skupienie się. Przecież on nie ma takiego jednięcia, żeby ci urwać głowę, ani cię też nie zabije. Ma dwie ręce, dwie nogi, tak jak samo jak i ty. I obranie małych celów, bo wiesz, wchodząc na przykład na Mount Everest, najlepszy przykład ci podam. Ludzie, którzy wchodzą na jakiś szczyt, oni nie myślą o tym, że ja muszę zdobyć ten szczyt, nie? Oni myślą, żeby dojść pierw do jednego obozu, z pierwszego obozu do drugiego obozu, z drugiego obozu do trzeciego obozu i to są ich cele. A efekt końcowy to jest właśnie zdobycie tego szczytu. I wiesz, myśląc, że o kurwa, muszę wygrać walkę, nie mogę przyjebać z takim leszczem, wiesz o co chodzi? To ty sobie narzucasz presję do głowy i nie myślisz kompletnie o niczym, a ty masz założony jeden plan i się go trzymasz, kurwa, masz być proste, masz chodzić na nogach, pracować, w momencie kiedy widzisz, obalić i robić robotę swoją i być skupionym, a jak tylko myślisz, że musisz wygrać, a nie myślisz w jaki sposób, jakie masz cele i co przygotowałeś na tą walkę, no to się dzieje jak się dzieje, wchodzisz do klatki, odcinacie. Jeszcze do tego dochodzi ten stres, głowa rozjebana i wszystko się wali. Dzięki.